urządzenia rozdzielcze SN, prace inspekcyjne, prace konserwacyjne, czyli czyszczenie, konserwacja połączeń śrubowych czy dosycanie głowic. Marcin, pierwsze pytanie, takie może laika. Zachowam się jak laik. Wyższe napięcie, wyższy łuk elektryczny? No niestety nie. To są to takie tematy bardzo nieoczywiste, w które wchodzimy. Ja to często słyszę właśnie, bo na średnim napięciu będzie większe zagrożenie niż na niskim napięciu, gdzie w rzeczywistości jest bardzo często zupełnie na odwrót, co nie znaczy, że nie może być. Na pewno jeśli chodzi o kwestie porażeniowe, bo to na pewno, to porażeniowo wyższe napięcie to jest, zawsze jest gorzej. Jeśli chodzi o łuk elektryczny, niekoniecznie. Bardzo często jest tak, że na wyższym napięciu to zagrożenie będzie paradoksalnie niższe. Jakby energia, w której się wydzieli i tak dalej, będzie niższa, co się trochę łączy z tym, że przy wyższych napięciach łatwiej stworzyć łuk, ale on będzie miał bardzo podobny prąd zwarcia takiego łukowego niż normalnego zwarcia takiego zeroimpedancyjnego i przez to zabezpieczenia działają w bardzo podobnym czasie. Nie zawsze, ale bardzo często tak jest. I to powoduje, że to nie ma takich drastycznych różnic jak na niskim napięciu. Dlatego tutaj, no, ja mam tu parę, bo to jest bardzo ciekawy przykład tak naprawdę. To najpierw, zanim opowiesz o swoich spostrzeżeniach, znowuż technika prac pod napięciem wymusza nam utrzymanie w tej technice, w tym miejscu odległości. Mamy 60 cm, które teraz widzimy na drążku pomiędzy tymi dwoma pierścieniami i to jest ta minimalna odległość, jaką zachowuje operator od części urządzenia, które jest najbliżej niego, które jest pod napięciem. Czy uważasz, że to w jakiś sposób redukuje już ewentualne zagrożenia? Nie tyle redukuje zagrożenie, ale my się odsuwamy od punktu zagrożenia, więc na pewno to jest dobra rzecz, bo będziemy raz, że dalej i ta energia też będzie mniejsza. Dwa, że jesteśmy choćby tu odsunięci od wielu różnych punktów, więc dużo trudniej coś zrobić. Natomiast to jest ciekawy przykład, bo zagrożenie jest ciągle to samo. Powiedzmy sobie, że tam mamy, nie wiem, teraz dla przykładu 10 kalorii na centymetr kwadratowy, a na zasilaniu na przykład takiej sekcji możemy mieć, nie wiem, 20. Więc mamy już dwa różne obszary, to samo co było tam, tylko to są większe odległości. Pasujemy sobie w polu jakimś odpływowym, gdzie mamy właśnie te 10 kalorii, na szynach jest 10 kalorii. Odległość mamy na przykład 2 metry, jesteśmy w strefie. Fakt, że mamy ten drążek izolacyjny powoduje, że jesteśmy dalej, więc wtedy sobie możemy nawet przeliczyć tą energię, która nie będzie już 10, tylko w tym punkcie będzie na przykład 5. I to robi dużą różnicę, choćby dla nas, choćby dla faktu tego, że mamy środki ochrony na przykład na 12, a mamy nie 12, tylko, przynajmniej nie 10, tylko 4 czy 5. Natomiast to jest ciekawy przykład, bo tego typu różnice ciągle istnieją. Oczywiście. Na takie 15-kowe, tam 6-kowe, to ciągle istnieje. To jest trochę, pokazuje taki rozjazd podejścia kiedyś, teraz i jeszcze troszeczkę podejścia tego, jak się podchodzi do instalacji w Europie, a na przykład w Stanach czy w Kanadzie. Bo jak na to popatrzymy, my tu mamy szyny, właściwie dostępne dla ręki. Jeżeli nie byłyby ogrodzone w jakiś sposób, ale ja często coś takiego widuję, to właściwie ja mogę podejść i złapać. Tak. Wiadomo, że w tym momencie taka rozdzielnia, to pomieszczenie będzie, jest kontrolowany dostęp. Zazwyczaj powinien być. Ale na przykład pod kątem zwarć łukowych, pod kątem tych operacji, które robimy, to pomimo, że te drzwiczki byłyby zamknięte, my ciągle mamy szyny na górze. Więc strefa zagrożenia może być na przykład 3 metry, no nie? Więc to jest przewaga trochę takiego PPN, którym czatujemy teraz, bo mamy cały czas środki ochrony dobrane odpowiednio. Pojawia się motyw normalnych warunków pracy, które się pojawiają na przykład w NFPA 70E, które mówią, że wszystko jest ok, jest zaizolowane, w sensie nie ma jakichś części czynnych przewodzących dostępnych. Mamy. Tak. Ale wszystko pracuje tak, jak powinno. Było przetestowane, serwisowane, czyszczone na przykład i jest ok. Problem polega, jakby to są takie trochę raz bardzo podstawowe problemy tak naprawdę. Bo czy ja w ogóle mogę podejść do tego? Bo tu na przykład muszę być w tej odległości tam 1,16 m. Znaczy tutaj było tak, że odpowiednią odległość mają, to stosujemy do prac pod napięciem. Jeżeli on do pierwszej szyny mógł nie używać tego przedłużacza, bo mu wystarczyła ta odległość. Nie przekroczył tej części izolacyjnej. Natomiast głębiej już musiałby wprowadzić głębiej i to już jest w PPN-ach niedozwolone. Tak, i to jest... Dlatego dołożył, tak, dlatego zwiększył odległość. Ja może o tym nie powiedziałem wcześniej, bo jeśli chodzi o pracę pod napięciem lub pracę w pobliżu napięcia, tak jak są u nas w dzienniku ustaw na bazie EN50110, to są sztywne odległości policzone dla poziomów napięcia. I na przykład jak mam 15 kV, to będziemy mieli ten, jeśli dobrze pamiętam, 1,16 m. Pracę, odległość, tą strefę pracy w pobliżu napięcia. Jeżeli poza tą strefą nie ma prac niebezpiecznych, jesteśmy w tej strefie, mamy prace niebezpieczne. Natomiast jeśli chodzi o łuk elektryczny, to dla przykładu, możemy mieć dwie takie bliźniacze rodzinice stojące obok siebie, trochę inaczej zasilane.
i w jednej na przykład będzie energia tam jakiegoś poziomu kilkunastu kalorii i strefa zagrożenia będzie wynosiła na przykład 3 metry, a w drugiej może być energia 40 kalorii na przykład i strefa będzie wynosiła 6 metrów. I to, że to się zmienia pomiędzy konkretną aparaturą, nie jest, jakby napięcie nie wyznacza tych stref. Te strefy nie są jednoznaczne do napięcia, więc bardzo często jest tak, że my jesteśmy w strefie zagrożenia łukiem, a niekoniecznie w strefie prac niebezpiecznych pod napięciem. I tu się pojawia taki trochę punkt styku, że jednak potrzebujemy środki ochronne przed działaniem łuku, ale na przykład niekoniecznie potrzebujemy rękawice izolacyjne. A jak, Marcin, ocenisz to, że nasi operatorzy dalej stosują w tym momencie osłony klasy drugiej? To już za mało? Wiesz, że ja chcę powiedzieć, tak, że aż się prosi o 36 kalorii, które zaraz sprowadzisz na ziemię. Ale czy nie uważasz, że w tym miejscu klasa druga to już jest mało? Nie wiem tak naprawdę. To się wszystko sprawdza do tego, czy oznaczyliśmy sobie ten poziom energii. Bo na przykład tak na teraz nie mam pojęcia, nie ma naklejki, nie ma raportu, dajmy na to, nie ma wyznaczonych energii, więc nie wiemy, czy tu jest 1, 2, 5, 10, czy może 100 kalorii. Bo może być i tyle. Jeżeli by było na przykład 100 kalorii, no to wiadomo, nie mamy tej ochrony, a pracujemy. Jeżeli tak, mamy 4 kalorie, no to może ta klasa druga, bo ona, powiedzmy, ma ten drugi test na ATPV, ma tam określone 10 czy 14 kalorii na przykład, tak jak w tym przypadku, i ona jest okej. Więc to wszystko zależy nie od tego, że jest ta rozdzielnica, tylko to jest ta konkretna różnica w tym systemie, która została policzona i wiemy, że to mamy teraz taki poziom energii, do niego dobraliśmy sobie środki ochronne i może ta klasa druga z testem na 14 jest okej. Okay. Czyli bez tej wiedzy inżynierskiej nie jesteśmy w stanie tylko na poziomie, tak jak my dobieramy sprzęt do wykonywania prac pod napięciem, na zasadzie linia napowietrzna 0,4, linia kablowa 0,4, urządzenie rozdzielcze średniego napięcia 15 czy 20 kV, to taka łatwizna w tym doborze tutaj już nie występuje. Tutaj nie możemy powiedzieć, że transformator średniego napięcia to jest od do i koniec, musimy się trzymać jakiegoś najwyższego standardu. No niestety nie, bo najwyższy od razu byśmy wpadali w ten bardzo wysoki pułap, byśmy chcieli robić założenie, a i tak on może być za mały. Właśnie. Bo to dużo zależy, bo czasami są sytuacje, w których jest bardzo duża energia i musimy ją sprowadzić do poziomu, do którym w ogóle możemy dobrać środki ochronne. To jakby kwestia rekomendacji poprawiania instalacji też pod tym kątem, żeby się w ogóle dało pracować pod napięciem. Żeby taki PPN przeprowadzić, mieć środki ochronne, to one się muszą mieścić w tym zakresie, który tam jest. Więc jakbyśmy mieli na przykład, nie wiem, 140 kalorii, no to nie mamy środków do pracy pod napięciem w tym momencie. To jest ten problem trochę, który też musimy sprowadzić troszeczkę do jednego poziomu, żeby było ok. Druga sytuacja to jest też taka, że przy tego typu pracach wyznaczanie to jest jedna rzecz, czyli obliczanie, robienie schematów, to co, czym ja się głównie zajmuję. Natomiast też są takie metody uproszczone i to się pojawia i w NFP, i w CSA 362, w tych standardach kanadyjskich, gdzie to się nazywa metodą tabelową, takiej preselekcji, gdzie określam sobie o rozdzielenia średniego napięcia, prąd zwarciowy jest taki, czas zadziałania prawdopodobnie do 300 milisekund na przykład i ona mówi, powinniśmy stosować środki kategorii na przykład 1, 2, 3, 4. Znaczy tam jest 2 lub 4. Natomiast to jest bardzo mocne szacowanie i ono zawsze idzie trochę w górę. Więc bardzo szybko wpadamy w te większe środki ochronne, co nie zawsze jest komfortowe. Tak, ergonomia. To jest no, coś za coś. Jakby nie robimy precyzyjnych obliczeń, natomiast mamy takie szacowanie tak, zrobione przez NFPA na bazie też obliczeń tak naprawdę, bo to nie, że oni to wzięli znikąd, tylko policzyli szereg różnych wariantów i stwierdzili, że okej, okay, dla takich prac możemy przyjąć, że kategoria druga będzie okej, okay, dla takich kategoria czwarta. Ja mówię o tych kategoriach, tylko tu trzeba może jedną rzecz wspomnieć, bo to jest bardzo częsty błąd. W NFPA 70E, akurat w tym standardzie, istnieją dwie tabele doboru środków ochronnych. Jedna to jest właśnie do tej metody tabelowej tego szacowania, to są kategorie 1, 2, 3, 4, które bardzo wiele osób kojarzy. A druga metoda, czyli tak, kiedy robimy obliczenia, to mamy określanie środków ochronnych od 1, 2 do 12 kalorii i od 12 powyżej. Bo środki ochronne są na przykład dostępne do 140 kalorii na tak, centymetr kwadratowy. W Europie wiem, że do 100 na razie, ale w Stanach można kupić do 140 kalorii na przykład zestawy. To jest dużo więcej niż tamtych, gdzie jest do 40. Więc to postawia trochę większą możliwość doboru, taką elastyczność. I jest bardzo jasno powiedziane, że musimy, to są dwie rozdzielne tabele. Tego się zamiennie nie stosuje. To tak na boku dodaję. Tak. Czyli podsumowując, jeżeli mamy charakterystykę, parametry danego urządzenia, rozdzielnicy w tym momencie, znamy prąd zwarciowy, znamy napięcie nominalne, czas wyłączenia zabezpieczenia, a w PPN, no i oczywiście pozostałe, a w PPN-ach mamy odległość, którą pracujemy, możemy to wstawić do wzoru w tym momencie i zobaczyć, czy stosując to
narzędzie, czy ten sprzęt do PPN-u, gdzie odległość jest, przyjmijmy, 60 cm, zobaczyć, na jaki łuk byłby narażony operator, gdyby wykonywał tym sprzętem na tym urządzeniu pracę pod napięciem. Dokładnie. Tutaj może jedna gwiazdeczka, taka uwaga drobna. Kiedy mówimy o czasie zadziałania zabezpieczeń, to mówimy tak naprawdę o nastawach, bo chodzi o to, żeby sprawdzić, jaki czas będzie nie dla prądów zwarciowych maksymalnych, tylko dla wielowariantowej pracy i dla prądu zwarcia łukowego, które czasami się bardzo mocno może różnić. Więc to jest jakby kwintesencja tych analiz. Tak, ale samą sentencją mi chodzi, tak, że obliczamy łuk na tej odległości, gdzie jest praca do PPN-ów i tutaj operator trzeba, czyli w tym momencie 60 cm. Jeżeli jest za niska, to albo musi dołożyć coś większego, oczywiście w granicach rozsądku. Tak, tak. To jest jedno z rozwiązań właśnie, że zamiast 60 może weźmiemy 1,20 m, tak, tak, i wtedy ta energia będzie mniejsza. Natomiast, ale ergonomia pracy znowu nam się tutaj będzie... No to wiadomo, tak, że tak, ich nie będzie 4-metrowym kijkiem próbował czyścić rozdzielnicy, tylko będzie to, gdzieś jest ta ergonomia, cały czas się pojawia. Mamy przykład możliwości ubrania się w strój do 53 kalorii, ale ten człowiek wykonał jedną czynność, jakieś przełączenie. Jest energetykiem takim ruchowym. Na miejscu inne obowiązki, to jest kwestia przejścia, nie wiem, 20, 40, 50 metrów, może 200 metrów do jakiejś szatni, zmianę ubrania na dostosowane do dużych warunków zwarciowych, bo tym, przy tym przełączeniu się może wydarzyć, ale on wykonał tą jedną pracę i skończył. Natomiast my tego nie widzimy przy wykonywaniu prac pod napięciem, jakie tutaj ci pokazywaliśmy. No i ja też tego nie widzę. Przy takich, jak są takie polowe prace gdzieś na linii, na zewnątrz i tak dalej. Okej, okay, można byłoby to założyć, że taki byłby wymóg na tą chwilę, czyli na przykład to przygotowanie, które tak naprawdę jest najdłuższym elementem. W tym przypadku to nie jest taki problem, bo nawet ten zestaw, on nie jest może aż tak niewygodny, jak by się wydawał, no nie? Ale wiadomo, komfort termiczny, komfort pracy w czymś takim jest zupełnie inny niż w takim zestawie, powiedzmy, one są do 12 kalorii, czy tam do 8, jest zupełnie inaczej. Dlatego to się tak naprawdę bardzo duży nacisk kładzie na ograniczanie tego, na rekomendacje, żeby to wszystko poprawić i zejść tą energią do takiego, powiedzmy, ergonomicznego poziomu ludzkiego. Niekoniecznie chodzi o to, żeby ludzi wysłać w takim kombinezonie do pracy. To można robić, to nie jest tak, że nie można. Natomiast widać to, że to jest trochę inny poziom komfortu. Przykład szafy sterowniczej urządzenia. Otwieramy i nie ma elementów pod napięciem, które można bezpośrednio dotknąć ręką. No to jest ciekawy właśnie taki przykład, żeby pokazać trochę, że nie wszystko wymaga jakby może takiej technologii prac pod napięciem, tudzież środków ochronnych na tym poziomie, bo możemy powiedzieć, że na przykład tu zagrożenie jakimś łukiem może istnieć, na przykład na poziomie tam, nie wiem, 2 kalorii na centymetr kwadratowy, takie relatywnie niskie, a nawet 1,3, 1,4, tylko tu dochodzi jeszcze jakby stan tej szafki przemysłowej, bo to jest dość częsty temat. Jest jakieś zagrożenie? Czy ryzyko istnieje? No nie istnieje, bo nie mamy właściwie czego tutaj dotknąć i zrobić. Mamy tu wszystkie wygodzenia IP2X i tak dalej. Nie ma części, które możemy dotknąć palcem. Wiadomo, że może operator taki zwykły tego nie obsługuje, tylko ktoś z utrzymania ruchu, który też ma uprawnienie i też wie, o co chodzi, ale jest on przeszkolony, no nie? Natomiast czy to wymaga technologii prac pod napięciem? Nie, no, dopóki nie wymieniamy pod napięciem czegoś, nie? Na przykład chcielibyśmy wymienić jakiś wyłącznik, bypass, zrobić to tak. Ale poza innymi przypadkami obsługa tego, na przykład tego falownika, to nie będzie wymuszała na nas posiadania jakichś dodatkowych środków ochronnych, ani ochrony przed łukiem, pomimo że to zagrożenie tam istnieje, nie? To nie ma tu takich części, wszystko jest wyizolowane. Czasami dla spokoju można jeszcze dodać niektóre tematy, można pleksą wyizolować, tak żeby już mieć dokładną pewność, że nikt o nic nie zahaczy, czy gdzieś tam brakuje na przykład jakichś na zaciskach, ale to tyle jakby. I jakby temat jest zamknięty na bazie, można powiedzieć, oceny zagrożenia i oceny ryzyka, która też jest w tym NFPA 70E. Natomiast jest tak, żeby też pokazać z drugiej strony, że nie wszystko wymaga, ale też wymaga uwagi, natomiast tak, nie wymaga potem już stosowania na przykład specjalnych środków ochrony do ochrony przed łukiem. To można by było zastosować taką pośrednią technikę pomiędzy pracą pod napięciem a pracą w pobliżu, czyli tak czy inaczej wyizolować miejsce pracy, ale tu już się dotykamy do tej techniki pracy pod napięciem. Jak izolowanie, to musimy założyć odpowiedni sprzęt i tak dalej i znowu wydłużamy ten proces pracy. Tak jak powiedziałeś, byłoby tutaj to już jakimś przerostem formy nad treścią. To jest kwestia właśnie takiego podejścia, że jest końcowa instalacja przemysłowa, człowiek, który pracuje utrzymaniu ruchu, nie jest energetykiem zawodowym, który pracuje na niech, tylko pracuje w zakładzie w utrzymaniu ruchu.
On potrzebuje na przykład podejść, coś zmierzyć, może potrzebuje podpiąć się do tego falownika, może potrzebuje sprawdzić sterownik, jakiś tam termostat. To nie są de facto prace elektryczne, można powiedzieć, ale są w pobliżu czasami. I fakt, że są w pobliżu, wymuszają stosowanie środków ochrony. Jeżeli natomiast wyizolujemy, tak jak właśnie częściowo w pracach pod napięciem się robi, się izoluje, tylko tu jest na stałe. Nie ma części czynnych przewodzących, nie ma szyn, tak jak w tamtym przykładzie. Jakby tu była taka szyna u góry, to tak. To w tym momencie od razu potrzebujemy wszystkie środki ochronne. Ale jeżeli nie ma czegoś takiego, wszystko jest wyizolowane, to się tak traktuje, że nie ma części czynnych przewodzących dostępnych pod napięciem i to nie wymusza na stosowanie środków ochronnych przed łukiem, tudzież przed porażeniem też w tym momencie. Mogą być, bo nikomu nie zabroni oczywiście, natomiast jakby co do zasady tego typu różnica nie wymuszałaby. Dopiero jak zaczynamy jakieś faktycznie prace wykonywać, takie już fizycznie, chcemy coś odkręcić, coś zrobić, to tak, wiadomo. Sama technologia i sprzęt nie wystarczy, wiedza techniczna jest bardzo potrzebna. Dokładnie. Każdy aspekt tej pracy. Czas na krótkie podsumowanie. Przy PPN-ie czas szybko i mile nam zleciał. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie, Marcin, za odwiedziny, za twoją fachową wiedzę. No mam wrażenie, że pewnie nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, nie taki mieliśmy zamiar. Może nawet trochę zamieszaliśmy. A jak podsumujesz ty ze swojej strony? No, z mojej strony jest bardzo fajnie pokazać, gdzie to się łączy, a gdzie mamy jakieś szare strefy, takie otwarte punkty ciągle, gdzie widać, że ludzie się gubią trochę jednak z doborem środków ochronnych. Takie trochę zrozumienie, gdzie to zagrożenie może, nie musi albo istnieje i jakie są takie nielogiczne tematy przy niektórych pracach. To jest bardzo fajnie pokazać to na takim praktycznym przykładzie. Mamy nadzieję, że też przy okazji pokazaliśmy ci trochę nasz świat PPN-u od tej przyjemnej strony. Dziękujemy serdecznie, Robert, Marcin, Michał. Dziękujemy.